Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubarce dysponuje pomocą żywnościową. O pomoc mogą ubiegać się najubożsi mieszkańcy gminy. Po raz ósmy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu realizuje program operacyjny Pomoc Żywieniowa. Jest to program, który jest skierowany do mieszkańców gminy Lubawka, tych, którzy w danym momencie swojego życia potrzebują takiego wsparcia, ponieważ program ten jest oparty, jak większość naszych programów, na kwotach, które funkcjonują w ustawie o pomocy społecznej. I tak o taką pomoc mogą ubiegać się osoby, których kryterium dochodowe w rodzinie samotnej, czyli jednoosobowej, nie przekracza 1707 zł i 20 groszy, a w rodzinie wieloosobowej 1320 zł. Program ten jest realizowany, jak już wspomniałam, przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są wyznaczane dni, w które pracownicy po otrzymaniu skierowania od pracownika socjalnego wydają taką pomoc. Są to paczki żywnościowe, w których znajduje się szereg artykułów żywnościowych. Są to zarówno konserwy, jak i mleka, jak i dżemy, makarony i różnego rodzaju produkty spożywcze, które są przydzielane dla danej rodziny zgodnie z wytycznymi, które tutaj przysyła nam program, który realizujemy.